Chyba wszyscy miłośnicy gier MMO wiedzą, co dzieje się 27 sierpnia 2019 roku. I nie mówię tutaj o premierze Pagan Online, która poniekąd zgrywa się z tą datą. Chodzi mi raczej o klasycznego WoWa, o powrót klasycznego WoWa, o którego tak wiele osób walczyło, który był dla wielu kwintesencją świata Azeroth, no i którego duża część z nas te 15 lat temu nie mogła oczywiście zakosztować w jego bezpośrednim momencie istnienia. Mieliśmy na to różne inne sposoby, niekoniecznie legalne, ale powiedzmy sobie szczerze, teraz dostaniemy oficjalny, klasyczny serwer i trzeba to docenić. Hype jest naprawdę spory, przybiera on już kolejne odcienie czerwieni, w tym momencie w zasadzie nawet już borda, bo jesteśmy coraz bliżej premiery, a przy okazji pojawiają się różnego rodzaju afery, między innymi takie związane ze streamerami, którzy rzekomo mają być blokowani przez innych graczy na serwerach, poza tym pojawia się również afera związana z zajmowaniem ników, bo jak wiecie lub nie, w tym momencie już możecie rejestrować sobie, zaklepywać sobie niki na serwerach. Spekuluje się również na temat tego, jak dalej miałby przebiegać rozwój klasyka, czy przypadkiem nie dostaniemy dodatku w postaci The Burning Crusade, bądź też Wrath of the Lich King, czyli oczywiście rozszerzeń jak najbardziej ukochanych przez społeczność WoWa. Pożyjemy, zobaczymy, myślę, że Blizzard ma na to jakiś plan na rozwój całego klasyka, natomiast w tym momencie należy sobie powiedzieć jasno, że mówimy o najgorętszej premierze nie tylko w wakacji 2019 roku, w zasadzie końcówki wakacji, ale też ogólnie najgorętszej premierze MMORPG w całym tym roku. Z pewnością przyciągnie ona mnóstwo graczy nowych, starszych, serwery będą z pewnością pełne. Wypada tutaj chyba podkreślić jeszcze jedną rzecz, o której być może kilka osób nadal nie wie, mianowicie, jeżeli zechcecie pograć w klasyka, to nie musicie opłacać dodatkowego abonamentu, kupować jakiegoś rozszerzenia, wszystko będzie zawarte w obrębie jednej płatności za World of Warcraft, więc płacąc abonament, dostajecie na dobrą sprawę dwie gry, gdzie macie dostęp do serwerów klasycznych, jak również dostęp do serwerów ze wszystkimi ekspansjami, które do tej pory zostały wydane. To wydaje mi się jest dość istotna kwestia, ale to jest tylko wstęp do tego, o czym planuję dzisiaj Wam poopowiadać. Mianowicie założyłem sobie aż wyjściową koszulkę z Death Knightem, która gdzieś tam w szafie u mnie zalegała i przygotowałem się w ten sposób do unboxingu. W ogóle sytuacja z tą paczką jest dla mnie dosyć ciekawa, bo nie spodziewałem się, że trafi do mnie akurat edycja prasowa World of Warcraft Classic, bowiem gadaliśmy o wysyłce w kontekście bardziej dodatku do Hearthstone'a, przynajmniej ja tak to zrozumiałem, więc stawiałem, że przyjdzie do mnie coś związanego z karcianką Blizzarda, a tu proszę bardzo, taki psikus, a w zasadzie bardzo ciekawy przedmiot i dzisiaj go sobie rozpakujemy, zobaczymy, co znajduje się w tej pudełkowej wersji klasycznego WoWa, ale najpierw, zanim to zrobimy, moi państwo, ja odłożę pudełko i przejdę do kartki. Kartki, na której mamy logo World of Warcraft Classic, a poza tym krótki list. Witaj wędrowcze, w imieniu Blizzarda oraz własnym mamy przyjemność wręczyć Ci to unikatowe pudełko pełne niespodzianek związanych z World of Warcraft. Przypomnij sobie te nieprzespane noce z czasów, kiedy Anduin był jeszcze dzieckiem, Leroy Jenkins królował w sieci, a Ragnaros siał zniszczenie w Molten Core. Przed Tobą nostalgiczna wycieczka po waniliowym WoWie, w którym ponownie otworzysz bramę Ankh-Iraj, wrócisz do Zul'Gurub, oby bez żadnej paskudnej zarazy, i jeszcze raz staniesz w szranki z najpotężniejszymi oficerami Arthasa w oryginalnym Naxxramas. W pudełku oprócz wysokiej jakości lutu znajdziesz także kod, który pozwoli odblokować dostęp do gry na 60 dni. Widzimy się w Azeroth i pamiętaj, more dots. Finalizując już odczytywanie tego listu, możemy skupić się bezpośrednio na pudełku i jego zawartości. Tak prezentuje się ono od góry. Dalej mamy grzbiet, oczywiście z logiem WoWa. No i na tyle kilka opisów oraz zdjęć poglądowych. Samo pudełko możemy otworzyć z dwóch stron tak naprawdę, czyli od góry, wyciągając poniekąd odrobinę niechlujnie wszystkie przedmioty ze środka, natomiast dużo większe wrażenie robi możliwość otwarcia go od frontu, gdzie odczepimy rzep, no i naszym oczom ukazuje się taki oto znajomy widok z tym napisem. Dalej przechodzimy do kolejnego otwarcia, premiera samego klasika. Kilka opisów po tej stronie. To pudełko wygląda naprawdę okazale. Kto by nie znał tego koleżki Ragnaros, a na środku znajduje się ta najbardziej interesująca zawartość, którą zaczniemy sobie od Game Time Carda. Oczywiście jest to kartka przedłużająca nasz abonament do gry. W tym wypadku mówimy o 60 dniach. Ja tą kartkę sobie zostawię, bo przyznam szczerze, że nie mam abonamentu w tym momencie do WoWa wykupionego, więc będę z niej korzystał. Dalej mamy taką oto czarną kopertę ze złotym logiem WoWa klasyka. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Takie koperty w przypadku Blizzarda bardzo często oferują ciekawe
przedmioty, a tutaj mamy, o proszę, co my tutaj znajdziemy? Chyba kartki pocztowe. Desolace, Stranglethorn, Westfall i Red Ridge Mountains. Cztery lokacje umieszczone na takich oto pocztówkach. Z drugiej strony oczywiście standardowa kartka pocztowa, także cztery takie karteczki w tej edycji prasowej. Tak to się prezentuje na razie, a dalej mamy kolejne łakocie, czyli naklejki w tym wypadku z rasami oraz frakcjami, z tego co widzę, z tymi ich ornamentami. Tak to się prezentuje. Naklejeczek kilka, poza tym jeszcze jedna główna, oczywiście z logiem World of Warcraft Classic. Okej, okay, naklejki jak naklejki. Bardziej interesuje mnie ten oto brelok. Z tej strony WoW Classic, a z tej strony owieczka. I o ile się nie mylę, jest to owieczka z Polimorfii? Być może, tak mi się wydaje. Na pierwszy rzut oka dla osoby, która nigdy nie grała w WoWa, to prawdopodobnie będzie zwykła owieczka. Bardziej jest to brelok, który będzie rzucał się w oczy faktycznie graczowi WoWa. Także tak on się prezentuje. Okej, okay, fajny akcencik, szczególnie do kluczy. Nie jest on jakiś specjalnie ciężki, duży, więc powinien się nadać. Następne są orby. Orby, które są wykonane z... To chyba nie jest szkło, bardziej plastik stawiałbym, takie oto kulki. Tak, no wydaje mi się, że to jest na 100% jakieś tworzywo sztuczne, tyle że przezroczyste. Cztery takie oto kuleczki. Mamy Eye of Saruman z Molten Core, Orb of Domination, Eye of Situn, no i się pojawia jeszcze Orb of Naxxramas z Naxxramas. Tak to się prezentuje, cztery takie orby dwustronne, takie kulki dwustronne. Szkoda, że nie ma do nich jakiejś podstawki, żeby można było sobie je ładnie ułożyć, natomiast w tym momencie muszą one trafić z powrotem do pudełka, bo nie mam pomysłu, gdzie bym mógł je umieścić, chyba że kotkowi dać, żeby sobie poturlał takie fajne rzeczy. No i ostatnia rzecz z naszej edycji prasowej, a mianowicie chyba mapa. Rozpakujmy ją sobie. Tak mi się wydaje, że jest to mapa. Zdejmiemy pierwszą obwolutkę, następnie tutaj mamy jeszcze sklejenie. Zdejmujemy to, troszkę nam się naderwało, ale oczywiście nie mapa, tylko te naklejki. I tak się prezentuje sama mapka w pełnej okazałości. Być może jest to podkładka pod myszkę, chociaż szczerze mówiąc wątpię, bo na podkładkę pod myszkę tutaj ślisk jest zdecydowanie za małe, a pod spodem z kolei nie mamy żadnej powierzchni antypoślizgowej, tylko ma to sprawiać chyba takie wrażenie mapy na skórze. Mamy Kalimdor, mamy Eastern Kingdoms, także tak się prezentuje nasza mapka i w tym momencie wypakowaliśmy na dobrą sprawę całą zawartość naszego opakowania edycji prasowej World of Warcraft Classic. No więc tak, ja to wszystko ułożę tutaj jeszcze raz, a przynajmniej postaram się w jakiś taki sensowny w miarę sposób zmieścić wszystkie elementy naszego zestawu, żebyście mogli je zobaczyć. O, i jeszcze tutaj brelok i naklejki. Tak się prezentuje edycja prasowa World of Warcraft Classic. Z jednej strony powiecie, że o, trochę skromna, z drugiej strony jestem bardzo zadowolony z tego, jak to się prezentuje, bo na dobrą sprawę nie mówimy o jakimś ogromnym rozszerzeniu do samej gry, a raczej o uruchomieniu tej wersji klasycznej, nostalgicznej i tutaj w obrębie wszystkich tych przedmiotów na dobrą sprawę nostalgią zawiało. Także jestem przeszczęśliwy, wydajcie znać, jak Wam się to podobało. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, jak Wy zapatrujecie się na to pudełkowe wydanie World of Warcraft Classic, czy jeżeli byłaby ona dostępna w sprzedaży, to kupilibyście ją przykładowo, aby uzupełnić swoją pudełkową kolekcję WoWa. Czekamy na Wasze komentarze. Poza tym również dajcie znać, z kim widzimy się 27 sierpnia 2019 roku już na serwerach, czy to po stronie Alliance, czy też po stronie Hordy. Myślę, że będzie nas dużo, bo popularność WoWa klasyka, od kiedy został zapowiedziany, naprawdę jest duża i nie schodzi on z ust graczy. Także to wszystko, do usłyszenia w kolejnych nagraniach, również właśnie z klasyka. Cześć!